Karolina Podgórska, wchodząca ze strony prawej i Katarzyna Boża, wchodząca ze strony lewej. Tarcza numer 2. Karolina Podgórska, Katarzyna Boża. Tarcza numer 2. Finał drugiej etapy. Finał indywidualnych Mistrzostw Polski w kategorii pań na scenie już widzimy na ekranie. Wchodząca ze strony prawej Karolina Podgórska, a jej przeciwniczką Katarzyna Bożek. I teraz należałoby powiedzieć, że sytuacja wygląda mniej więcej w ten sposób, że Katarzyna Bożek jest wielokrotną mistrzynią Polski w darcie elektronicznym. Natomiast Karolina Podgórska jest obecnie, myślę, najbardziej rozpoznawalną zawodniczką w kraju. Zgadza się. I tym bardziej jestem szalenie ciekaw, jak ten pojedynek, jaki będzie miał przebieg. Jeżeli miałbym się znowu podjąć tutaj obstawienia tego, jaki będzie wynik tego meczu, to serce jest za Katarzyną, natomiast rozsądek podpowiada, rozum mówi, że Karolina, tak. Oczywiście za obie panie trzymamy kciuki, za jak najlepsze widowisko. Obu paniom życzymy jak najlepszych wyników i oby widowisko było takie, jakiego wszyscy oczekujemy. Tak, gramy cały czas do 3 wygranych legów, aczkolwiek, żeby Katarzyna Bożek została mistrzynią Polski, potrzebuje 6 wygranych legów, musi wygrać 2 pojedynki, ponieważ weszła do finału ze strony lewej. Tutaj Maciej typuje 3-0 dla Karoliny. Teraz słabsza runda, 2 jedynki. Podreperowała ten drobek punktowy 1-20. Możemy śmiało powiedzieć, że obie panie znają się bardzo dobrze. Obie panie reprezentowały wielokrotnie też Polskę. Włącznie z tym pamiętnym zwycięstwem w 2017 roku w Słowenii. Obie panie wtedy były częścią drużyny zwycięskiej, nasza Złotka. Także znają się na pewno doskonale. Tak, w tym samym roku 2017 w Toruniu obie panie też się spotkały na etapie troszeczkę wcześniejszym, przed decydującą trójką. Wtedy górą była Katarzyna Bożek, ale rozmawiałem z Kasią i Kasia jak mantrę powtarza, że ona nie lubi grać na scenie. Ona jest bardzo skromna, lubi się gdzieś schować, najlepiej żeby nikt tego nie widział, odnosi wiele sukcesów, ale gdzieś tam nie obnosi się z tym tak i nie lubi, kiedy oczy są zwrócone na nią, lubi grać się w ciszy spokoju, scena mówi, że to nie jej klimat. Czyli najlepiej by się czuła na takich zawodach jak Players Championship, które wczoraj Krzysztof wygrywał. Tak, dokładnie. Przeciwnik, marker i tylko tarcza. 85 punktów Katarzyny Bożek. Bardzo wyrównany ten pierwszy lek. Wielka strata Kasi po tych 4 kolejkach. Karolina rzuca sektor. Kasia odpowiada tym samym. Jest 60, dorzuca Karolina drugie. I na dół 139 punktów, komfortowa sytuacja. Bardzo dobra wystawka na 50. Od 20 zaczyna Katarzyna Bożek, druga lotka też, 170 zostaje. Ja się wystawię sobie 150. Natomiast Karolina, jeżeli nie będzie pomyłki, 18, 2 lotki na topa. Delikatna pomyłka, ale dobry marker. Druga lotka, troszeczkę wyżej też pudło. Nie sądzę, żeby Kasia szła przez 3 czerwone środki. Aczkolwiek byłem świadkiem osobiście kilku zakładów o to, że ktoś, kto zakończy w ten sposób lega na zawodach oficjalnych. Ile się obiecywane były grube rzeczy. Góry złota i różne inne dziwne rzeczy, natomiast nikogo osobiście na zawodach oficjalnych nie widziałem, żeby rzucił w ten sposób, zakończył lega 3 środkami. Karolina podwójne 5, zostaje do końca 30, nie trafia, zostaje z 15. Zostaje z 15, która jest trochę niewdzięczna. Kasia 125 będzie atakowała zapewne środek, chociaż może iść przez górę. Wcale bym się nie zdziwił, atakuje górę. No niestety
ta decyzja pozbawiła ją jakby ta 20. 25 punktów daje szansę jeszcze, natomiast 20 pozostawia tylko szansę ustawienia się. Trafia siódemkę, choć tam blisko fury było. Podwójna czwórka Karoliny Podgórskiej, też nie trafiona, double 2. Trafia 1-0, Karolina Podgórska w finale indywidualnych mistrzostw Polski. I dostajemy informacje z Players Championship, tutaj w komentarzach cały czas nas informują. Krzysztof Ratajski przez 9 legów z Jamesem Wade'em bez przełamania, ostatecznie na samym finiszu nie powiodło się Krzysztofowi, przegrana 5-6 i dzisiaj kończy swój występ na półfinale. Karoliny. Tylko 22 Kasi Bożek. Gdzieś tam docierają do nas głosy spod sceny, gdzie na tarczy obok swój pojedynek rozgrywa Sebastian Białecki, wspierany przez sporą grupę. Liczne grono swoich kibiców. Nie tylko z Łodzi. Punktów Katarzyny Bożek. Karolina na prowadzeniu gra z drugiego licznika. Pierwsza lotka w 1, druga 20 i trzecia 22. Kasia 60 punktów. Wyrównany, zacięty lek. Jest troszeczkę gorsza runda Karoliny. 28 punktów tylko. Kasia ma szansę zaatakować ten wynik oczywiście. Tak, dokładnie. I potrójna jedynka. Karolina zaczyna od 57, druga lotka w singlową 19 i 57, jeszcze raz 133 punkty w ważnym momencie lega. Katarzyna odpowiedziała na to 133 Karoliny. Naprawdę zaczyna nam się tutaj robić fantastyczny pojedynek. 57 punktów, teraz Kasia 157. Można to kończyć. Pierwsza lotka w 20 i już wiemy, że w tej kolejce, w tym podejściu to się nie uda. Karolina 116, Katarzyna tak samo. Również 116. 116 pomysłów jest wiele. Są zwolennicy tego, żeby iść przez 19. Są zawodnicy tacy, którzy wolą od 20 zaczynać. Nie udało się ustawić dubla. Nie trafiła Karolina 15. 45 do końca, Kasia 116. Gdzieś tam Kasia łapie rytm, coraz lepiej idzie w tym spotkaniu. Dwie 20, 76 do końca i potrójne 5. Natomiast Karolina z prawdopodobieństwa będzie atakowała 13-32, tak też to jest. Dwie lotki w ręce na 32, na 2-0. Double 12. Celnie, 2-0 dla Karoliny i już jest blisko. Rozpoczynamy trzeciego lega. Panie rozpoczynają trzeciego lega. ...26 punktów na otwarcie Karoliny Podgórskiej. Myślę, że Kasia nie wystraszyła się tego rozpoczęcia. Nie, to widać 61 lotką, druga w 23 dorzucona, także 100 punktów i... Solidna setka.
Czas na Karolinę. Nie pozostaje dłużna pierwsza lotka, także w 60, druga 20. Trzecia ucieka w pionku, to jest 85 punktów. Pewnie trzyma tutaj sektor Karolina Podgórska. 3 dwudziestki, 60 oczek. Katarzyna Bożek po piątce, druga lotka już w 63, 20. Ale Karolina już mocno, mocno wrzucona. Trafia kolejną 60, 20, nie schodzi w ogóle poza sektor 20, trafia się perfekcyjnie. Bardzo pewnie trzyma się sektora. Ale Kasia się nie poddaje, nie składa broni, gdzieś tam ta trzecia lotka uciekła. Minimalnie odbiła się, tak. Wynik bardzo wyrównany w tym legu, ale tylko w tym legu. Karolina Podgórska, kolejne 60, 20, bardzo pewna równa gra, idzie jak po swoje, kolejne 100 punktów i 130 oczek dzieli ją od obrony tytułu mistrzowskiego. Mistrzyni Polski, tak jest. Kasia zaledwie 28 punktów, nie wystawiła sobie kończącej Karolina. 60 na bula, będzie próbować? Ja bym najmniejszy rzutem. Spróbowała. Chciała ambitnie zaatakować. Było minimalnie, byłoby to piękne zwycięstwo. Z fajerwerkami chciała zakończyć ten pojedynek. Katarzyna jeszcze stara się gdzieś tam jakąś presję. Oczywiście. Karolina Podgórska musi to rozmieniać. Zapewne 9 na podwójne 8. Tak to też rozwiązuje. 16 do końca na tytuł mistrzowski. Karolina Podgórska trafia. Karolina Podgórska. 2019 roku zostaje Karolina Podgórska. Tak, obroniła tytuł. Wielkie brawa dla Karoliny. Macha nam i Państwu zaraz, myślę, że uda nam mi się gdzieś Karolinę złapać i momencik z nią porozmawiać. Zakończył się turniej indywidualnych mistrzostw Polski kobiet. Mistrzynią Polski została Karolina Podgórska. Karolina jest tutaj ze mną. Jak wrażenia, jak emocje, jak ci się grało dzisiaj tutaj we Wieńcu? Witam serdecznie. Grało mi się super. Nie wiem, czy było to widać na streamie, ale bardzo dobrze. Tak, dużo osób cię wspierało. Gdzieś tam pisali, że jeśli końcówki będą siedzieć, to ten finał Karolina bierze 3-0. Tyż czułaś, że tak łatwo to pójdzie? Nie, Kasia Bożek jest super zawodniczką na softcie i wiedziałam, że będzie ciężko. Także musiałam zagrać wszystko, co mogę. Myślisz, że ogranie już na scenie międzynarodowej zrobiło tutaj duże znaczenie w tym turnieju? Bo jednak jesteś w tej chwili, jak to ładnie ktoś określił, najbardziej rozpoznawalną w Polsce zawodniczką. Jeździsz po świecie, grałaś na Mistrzostwach Świata. Czy to dawało jakąś przewagę według ciebie nad innymi zawodniczkami? Na pewno tak. Żeby grać dobrze, trzeba się ogrywać, trzeba jeździć, wyjeżdżać, grać z najlepszymi. Nawet przegrywać, ale później coś z tego wyciągać i to na pewno daje coś na przyszłość. Tak, Katarzyna Bożek na przykład wypowiadała się, że ona to na scenie nie lubi grać, ona jak wychodzi na scenę, przegrywa tutaj twoje środowisko. Znaczy ja na scenie lubię grać. Wydaje mi się, że gram lepiej niż poza sceną, że bardziej się staram i bardziej mobilizuję, koncentruję. Może nie było tego do końca widać tutaj, ale staram się. Dla Państwa opowiadała o tym turnieju króciutko Karolina Podgórska, obrończyni tytułu mistrzowskiego, mistrzyni Polski 2019. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.